tych początków tak naprawdę mi zabrakło, jako później już ukształtowanemu piłkarzowi. Te moje początki były zupełnie i przypadkowe, i niezaplanowane, i odbywały się w realiach, które nie były zbyt komfortowe. No, rzuć do taty piłkę. Albo kopnij, kopnij teraz, tak? Postaw na ziemię, postaw. Gol! Mocno teraz. Dobrze, gol! Mocno. Ja pewne rzeczy wyniosłem z domu, czyli taką powiedzmy to zaradność, gdyż moja mama od najmłodszych lat przystosowywała mnie do tego, chociażby przez to, że sprzęt, który przynosiłem z treningu, grając jeszcze w igrach, trenując, niejednokrotnie bardzo mokry i bardzo brudny, prałem sam. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką kupiłem za pieniądze, które otrzymywałem z kontraktu, to była pralka właśnie. I taką inwestycję poczyniłem, pralka, odkurzacz, czyli wszystko to, co jest potrzebne, żeby jakiś tam, powiedzmy, porządek w domu był utrzymany. No, na początku też nie było kolorowo, bo okazało się, że te warunki finansowe, które zaproponowała mi Legia na początku, to były warunkami no, na realia warszawskie troszeczkę, nie powiem śmiesznymi, no to śmiesznie nie było, bo czasami nawet brakowało mi pieniędzy na śniadanie, a żeby kupić spodnie jeansowe, to 3 miesiące chodziłem, oglądałem je gdzieś tam w sklepie. To były fajne czasy, przede wszystkim czasy, które bardzo dużo mnie nauczyły i to były takie pierwsze kroki w samodzielność, w życie, które musiałem już sobie sam układać. Mecz, w którym ja oficjalnie zakończyłem swoją przygodę z piłką nożną, czyli Benefis, który odbył się w 2013 roku w Suwałkach na stadionie, na nowym stadionie na Zarzeczu 26, na stadionie, który podczas tego Benefisu wypełnił się do ostatniego miejsca praktycznie, co było dla mnie też pewnym marzeniem, żeby zagrać w Suwałkach na wypełnionym po brzegi stadionie. Rumy zgubiłeś tego wynika. Ale wiem, żeby tylko kosiarka teraz się znalazła. Jutro mecz? 2-0-1-2! Akademia wygra! Zostań, Mat. Lewa noga, co? Została w gołdarni. Brawo. Brawo. Gramy! Kasper, jeśli by było cud, jakbyś lewą nogą, ale no niech będzie, super było. Gramy, gramy. Kasiu, wyżej, Kasiu, na ósemce, wyżej. A ty podchodzisz pod Filipa, pod szóstkę, po co? To doświadczenie, które zebrałem, na pewno jest doświadczeniem, które mi pomaga teraz i doświadczeniem, które chciałbym przekazać następnym młodym zawodnikom. No i to jest też główny cel mojego projektu, czyli Akademii 2012. Stwarzanie warunków rozwoju dla dzieci, dla trenerów, czasami również dla rodziców, jeśli oczywiście chcą uczestniczyć w tym procesie i swoją świadomość również w temacie edukacji sportowej swoich dzieci poszerzać. Największe zaskoczenie. Piotrek? Piotrek. Świetny chłopak. A przychodzi im plus. Przychodził zupełnie nic, nie potrafił ruchowo. Był nieźle, był silny, ale po prostu taki postęp kosmiczny zrobił. Jak on zaczynał, nie? Ten też fajnie się rozwinął. Maciuś. Tak. Bardzo fajnie, on taki drobny był. No Andrzej to swoją drogą. Jest, ale patrzy, że i Michał ten Szuliński. Ale to wyciągnął po wakacjach strasznie. Jest taki mocno zaangażowany, także cieszę. Widzieliśmy już nie jednego takiego chłopaka u nas, że przychodzi najlepszy, później ten, raptem jakiś tam okres roku, szczególnie po wakacjach, bum, znowu wystrzeli, znowu znika i to takie... Słuchajcie, chyba wiemy z doświadczenia, że tych utalentowanych to... Doprowadzić do końca, tak, a się okazuje, że w 99% jednak ci pracowici i zdolni nam dochodzą. Brawo! Brawo!
obserwując pracę z młodzieżą w klubach, w których grałem, widząc jak rozwija się młodzież, w jakich warunkach dzieci, młodzież, jakie warunki są potrzebne, żeby ten rozwój zapewnić. Już wówczas chodziła po głowie taka myśl, żeby kiedyś w Suwałkach spróbować podobne warunki stworzyć dla lokalnych dzieci. W tej chwili akademia funkcjonuje już 4 lata i wchodzimy w 5 rok działalności. Zebraliśmy spory bagaż doświadczeń. No i cały czas się rozwijamy, cały czas się uczymy, więc to jest taki ciągły proces, który oczywiście pochłania i angażuje czasowo wielu ludzi. No i również mnie. Moim zadaniem głównie w tym projekcie jest przede wszystkim działania organizacyjne, czyli odpowiadam za przygotowanie tego całego procesu od strony organizacyjnej, procesu szkoleniowego, od przygotowania od strony organizacyjnej funkcjonowania stowarzyszenia, no i wszystkie kwestie dotyczące codziennej działalności. Powoli wchodzimy nowymi kluczkami w 5 rok funkcjonowania naszej akademii. Chcecie podejmować kolejne wyzwanie, bo sport to jest wyzwanie. Sport uczy nas zwyciężania, ale uczy nas przede wszystkim radzenia sobie z porażkami. Sport pomaga zrozumieć, dlaczego po niepowodzeniu trzeba wstać i wykonać kolejny krok. Dziękuję towarzystwu, dziękujemy bardzo. Tak prezentują się, proszę Państwa, zawodnicy sezonu. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, proszę prezesa Akademii Wojciecha Królewskiego. Dominik Kosiński. Gratulacje, Dominik. Gratuluję raz. Ale Państwo są serdeczni. Dziękujemy. Moim marzeniem jest to, żeby był kolejny młody chłopak, który przejdzie tą samą drogę, którą ja przeszedłem, czyli zacznie tu w Suwałkach swoją przygodę z piłką nożną i będzie reprezentował nasz kraj, również może jako zawodnik zagranicznych klubów. Chciałbym, żeby właśnie byli następni, a wiem, że jest to możliwe i widzę, że jest to możliwe, a teraz warunki są jeszcze lepsze, żeby coś takiego miało miejsce. Wierzę, że kolejni reprezentanci Polski z Suwałk już biegają po suwalskich boiskach. Może biegają po boiskach tego regionu, ale na pewno już są na tym świecie i przygotowują się do swojej roli.